Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, co potrafi taki mały silnik z dużą przekładnią. I nie chodzi tutaj o moment na wałku wyjściowym, tylko o to, jakie napięcie, czyli wolty, z jaką częstotliwością potrafi wytworzyć właśnie ten silnik, jeśli obrócimy właśnie tym wałkiem. Ogólnie podłączę go do multimetru, a kręcił będę wkrętarką. Pamiętajcie, że jest to niebezpieczna czynność, ponieważ generuje się dość wysokie napięcie, dlatego nie róbcie takich eksperymentów w domu. Skąd w ogóle przyszło mi do głowy, żeby zmierzyć tutaj prąd? Chodzi o to, że pokręciłem tym wałkiem ręcznie i poczułem właśnie, że kopnęło mnie na tych stykach. Dlatego postanowiłem zmierzyć, jakie napięcie potrafi się wygenerować. I zobaczcie sobie, co udało mi się zmierzyć. No jeśli chodzi o napięcie, no to jest prąd zmienny. Przy maksymalnych obrotach wkrętarki osiągnąłem 1000 V. Potem przy pomiarze herców dochodziło do 1500 Hz. Ten film powstał po to, żebyście wiedzieli, że na przykład jak macie drukarkę 3D, jeśli ona nawet jest wyłączona i szybko będziecie na przykład chcieli przesunąć płytę, która jest napędzana silnikiem krokowym i zrobicie to bardzo dynamicznie, no to ten silnik krokowy może wytworzyć takie napięcie, że uszkodzi Wam sterowanie do tego silnika krokowego. Dlatego zwróćcie na to uwagę. Gdybym wiedział, że tak wysokie napięcie zostanie wygenerowane, prawdopodobnie nie wykonywałbym tego pomiaru. Ponieważ palce miałem zbyt blisko, wystarczy, że palec by mi się zsunął i zostałbym porażony prądem. Proszę o elektryków, żeby się wypowiedzieli, jak bardzo to jest niebezpieczne. To wszystko w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!